Czas na najnowsze wydanie studia grupy Orlen. Zapraszam na nasz program informacyjny. Grzegorz Szałkowski, dzień dobry. Oto najważniejsze tematy tego wydania. Nauki o ekonomii Adama Czyżewskiego. Fauna i flora zakładu produkcyjnego. Kolejne darowizny dla strażaków. Prowadzenie biznesu niezależnie od jego skali wymaga odpowiedzialnego podejścia do tematu, skupienia się na działaniach, ale także ocenie ryzyk i podejmowania decyzji w oparciu o doświadczenia i realną perspektywę, czasem nie tylko najbliższej przyszłości. I tu dochodzimy do istoty sprawy, bloga głównego ekonomisty PKN Orlen. Adam Czyżewski, bo o nim mowa, jest postacią znaną jako uczestnik licznych debat czy spotkań środowisk biznesowych, naukowych i studenckich. Jest reprezentantem Orlenu, zapraszanym do rozmaitych dyskusji nie ograniczających się tylko do branży paliwowo-energetycznej, ale traktujących o trendach gospodarczych jako takich. Adam Czyżewski jest nie tylko głównym ekonomistą PKN Orlen, ale aktywnym autorem bloga publikowanego na stronie napędzamyprzyszłość.pl, gdzie pisze o ekonomii, energetyce, innowacjach, zależnościach rynkowych i cenach ropy oraz innych surowców. O czym można przeczytać w najnowszym wpisie głównego ekonomisty Orlenu? Ceny ropy naftowej i paliw płynnych notowane są w dolarach amerykańskich i w tej walucie dokonuje się transakcji. Jednakże 90% podaży ropy i paliw oraz 80% popytu pochodzi spoza USA i jest rozliczane w innych walutach niż dolar. Z tego powodu ceny ropy i kurs dolara zazwyczaj są ze sobą ujemnie skorelowane. Osłabieniu dolara zwykle towarzyszy wzrost cen ropy i odwrotnie. Wiele wskazuje na to, że w bieżącym roku i następnym utrzyma się trend słabnącego dolara. Jednak zamiast wzrostów cen ropy sugerowanych przez korelację prawdopodobnie zobaczymy trend spadkowy. Jakie są tego przyczyny, jak to wpłynie na ceny paliw na krajowych stacjach? Wyjaśniam w najnowszym wpisie na moim blogu. Serdecznie zapraszam. Adam Czyżewski jest także współautorem i propagatorem raportu PKN Orlen Gospodarka 4.0 o postępującej rewolucji cyfrowej, określanej mianem czwartej rewolucji przemysłowej. Zdaniem przyrodników są tu nie tylko gatunki ptaków znajdujących się pod ochroną ścisłą, ale także gatunki ryb, bezkręgowców, płazów, gadów i ssaków. Gatunki objęte ochroną prawną i cenne przyrodniczo, a na obszarach przyległych siedliska chronione, najciekawsze i jednocześnie najcenniejsze pod względem przyrodniczym. To nie wizytówka rezerwatu przyrody, a opis terenu zakładu produkcyjnego w Płocku i jego najbliższych okolic. Przez niemal rok na zlecenie Biura Ochrony Środowiska PKN Orlen realizowany był spis przyrodniczy. Zdaniem prowadzących badania specjalistów zakres prac przy inwentaryzacji był bardzo wyjątkowy, ponieważ obejmował nie tylko gatunki chronione, rzadkie i cenne, lecz wszystkie gatunki zwierząt i roślin oraz siedliska, jakie stwierdzono na obserwowanym terenie. W trakcie inwentaryzacji eksperci środowiskowi stwierdzili m.in. obecność 25 gatunków ssaków, z czego 13 objętych ścisłą i częściową ochroną. Zlokalizowano występowanie 10 gatunków płazów, naliczono niemal 500 ryb należących do 13 gatunków. Stwierdzono również obecność przeszło 100 gatunków ptaków, z czego ponad 80 z nich uznano za lęgowe. Do najcenniejszych specjaliści zaliczyli znanego wszystkim pracownikom sokoła wędrownego, który wymaga ochrony czynnej, a od niemal 17 lat zadomowiony jest na kominach Płockiej Zakładowej Elektrociepłowni. Po raz kolejny połączone działania kierowców korzystających z aplikacji Witaj oraz aplikacji Janosik pozwoliły Fundacji Orlen Dar Serca przekazać darowizny, które tym razem trafiły do dwóch jednostek straży pożarnych na Mazowszu. Pomoc trafiła do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu i Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocku-Trzepowie. 35 tysięcy złotych na zakup sprzętu ratownictwa drogowego przekazała dwóm jednostkom Straży Pożarnej Fundacja Orlen Dar Serca. Ten sprzęt bardzo pomaga w naszej codziennej pracy, w wypadkach drogowych, przyspiesza czas, skraca czas wyciągnięcia osoby poszkodowanej z pojazdu, co zwiększa możliwości na przeżycie takiej osoby i szybsze udzielenie pomocy. Ta darowizna to kolejne wspólne przedsięwzięcie korzystających z programu Witaj użytkowników aplikacji Janosik. Każde zgłoszenie użytkownika następnie potwierdzone przez kolejnego kierowcę generuje dwa punkty Witaj. Pierwszy przekazywany jest na indywidualne konto użytkownika, a drugi zasila ogólną pulę wspierającą cel charytatywny. Raz na pół roku te punkty zamieniane są na złotówki i przekazywane do Fundacji Orlen Dar Serca. O celowości darowizny decydują kierowcy, a Orlenowska Fundacja wskazuje te jednostki, którym pomoc jest niezbędna. To jest tak zwany powiat wypadkowy.
tu dominują wypadki drogowe. Mamy kilkanaście firm transportowych na terenie powiatu. Mamy również ten przemysł przetwórstwa rolniczego, który wykorzystuje transport ciężki. Mamy drogę krajową numer 10, drogi wojewódzkie, ruch lokalny. Nosiliśmy się z zamiarem zakupu dość dawno tego sprzętu, natomiast ograniczone środki finansowe uniemożliwiały to, ponieważ to jest sprzęt produkowany jednostkowo i z tego względu nie jest tani. Straże pożarne są beneficjentem Fundacji Orlen d'Arselce od wielu lat. Dotychczasowa pomoc wyniosła ponad 1 000 000 zł. Piłkarze ręczni Orlen Wisły Płock zakończyli swój występ w Lidze Mistrzów na fazie grupowej. Tegoroczny sezon na europejskich parkietach zakończyli remisem w spotkaniu z aktualnie najlepszą drużyną Starego Kontynentu, macedońskim Vardarem Skopje. Do spotkania z Vardarem piłkarze Orlen Wisły Płock przygotowywali się solidnie i w skupieniu. To miał być mecz, który w ostatniej chwili mógł rozstrzygać losy awansu. Ostatecznie remis po 31, a także inne wyniki w grupowych spotkaniach zakończyły przygodę płocczan z Ligą Mistrzów w tym sezonie. I'm extremely proud of my guys. I think we did really good job. We played on the highest level that what we can at the moment. And after this all the games, not only after this game tonight, we were really close to coming up, but the small things deciding on the court, on the Champions League. We have players, they are not on the end of the development, and we stay on the road, we work hard, and I hope that we have in the future more success than today. Teraz pozostaje walka o mistrzostwo kraju i pokonanie w tej rywalizacji Vive Kielce. Piłkarze nożni Wisły Płock powrócili na zwycięską ścieżkę. Po 2 ligowych porażkach z Pogonią i Krakowią wybrali się do Niecieczy, gdzie szukali punktów z tamtejszym Brukbetem. Trener Jerzy Brzęczek w wygranym 2-1 meczu 26. kolejki przeciwko Termalice wystawił na lewej stronie defensywy Alana Urygę. Był to dla niego debiut na tej pozycji. Nigdy w życiu nie miałem styczności z lewą obroną, oprócz ostatnich kilku treningów z drużyną. Nigdy w życiu ani w grupach młodzieżowych, ani w seniorskiej piłce nie grałem na bokach obrony. Ostatnio z Krakową połówka na prawej, pierwszy raz dzisiaj pierwsza w życiu na lewej, także pierwsza moja styczność z tą pozycją. Na boisku po raz pierwszy od listopada ubiegłego roku pojawił się Damian Byrtek. Rosły stoper na murawie zameldował się w 18 minucie, gdy awaryjnie zastąpił Igora Łasickiego, który przedwcześnie musiał zejść z urazem. Ogólnie mieliśmy chyba jakąś tam lekką przewagę w tym meczu na zespołem Termaliki. No ale tak jak mówię, dla nas najważniejsze są punkty. Mamy 39 punktów i wiadomo jaki mamy cel. Walczymy o tą ósemkę, no i są to dla mnie bardzo ważne punkty. Kolejne bardzo ważne punkty będą do zdobycia w sobotę w Płocku. O 20.30 Wisła zagra mecz z wyjątkowo niewygodnym dla siebie rywalem Koroną Kielce. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w tym wydaniu Studia Grupy Orlen. Kolejny program informacyjny oczywiście za tydzień, zatem żegnam, dziękuję i do zobaczenia.